wszechświata się korzeń. Swe oczy zwrócić ku Tobie, mój Panie. Serce otworzyć i prosić o zmiłowanie. Czcigodny proboszczu Dariuszu, Boży kapłanie i wy umiłowani ludu Boży, cudownego, stołecznego Mazowsza. Przychodzę do was, by wam powiedzieć i mówić o Władcy Królów. Przywołuję autora psalmu 86 i chcę wam powiedzieć, że przed nim zegnie się każde kolano. Będę was przekonywał ku temu, że on jest alfą i omegą. I będę was zachęcał, byście mi na dziedzińcu Piłata, który tworzy współczesny świat, wołali na głos: my chcemy Chrystusa. A nie, żebyście mi wołali jak wścieknięci: uwolnij nam Barabasza. Jeśli to by nie było dane, Piotrze z Wysoka, nie powiedziałbyś tego. Te słowa skierował Pan Jezus do Piotra, kiedy on wypowiedział: ty jesteś Mesjaszem, czyli Królem. Dlatego pozwólcie, że na wstępie dzisiejszego mojego kazania wprowadzającego, które będzie dłuższe z natury zrozumienia tego dzieła, najpierw ucieknę się do modlitwy. I do pomocy przywołuję Michała Archanioła, którego niesłychanie czczę. Hetmana wojsk anielskich, tego, który ciągle walczy z szatanem, z Lucyperem. Proszę, aby mi na opłotkach piaseczna od każdej strony postawił swoje zastępy, aby w tych dniach diabeł nie penetrował naszej parafii. By wam było lżej na przestrzeni ducha, sumienia i duch. I duszy. Stąd też modlę się. Panie Jezu, prosimy Cię, nawiedź ten dom. Nawiedź naszą świątynię. Wszystkie świątynie piaseczne. Wszystkie mieszkania, domy, zakłady pracy, sklepy, urzędy. Niech w nich przebywają Twoi święci aniołowie i niech nas strzegą w pokoju. Pozdrawiam w ramach tej modlitwy wprowadzającej anioła stróża Polski, przywołuję go. Anioła stróża Mazowsza, Piaseczna, waszej parafii świętej Anny i Twojego, tu obecnego na tym nabożeństwie. Zazdroszczę świętemu Franciszkowi Salezemu, kiedy mówił do ludu: Pan z wami, i wtedy obok wiernych widział rzesze stojących ich aniołów stróżów. Ich przywołuję, by was mi tu przyprowadzano.
naginano wasze przeszczenie wiary na Chrystusa. Was uważam za tą najżyźniejszą cząstkę parafii, tą wyborną stokrotną pszenicę i proszę was, pomóżcie mi. Poślij dziś swojego anioła stróża tam, gdzie jest trudno nagiąć się na wiarę, gdzie są trudne doświadczenia ze spotkaniem z Bogiem. Niech się we dwójkę, twój i tego jego anioł dla niego zabiorą. Jeśli wierzysz, że to mogą dokonać twoi odwieczni, zadani przyjaciele, aniołowie stróżowie, to teraz na głos się ze mną do nich módl i mów: Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze przy pomocy, szczerze duszę i ciało, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Jeszcze jedna ucieczka modlitewna. Przywołuję duszę zmarłych z waszej parafii z Piaseczna. To już ponad 8 prawie wieków kultury chrześcijańskiej na tej ziemi. Jeszcze to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy odeszli, jak nie więcej. To ci zbawieni, którzy z radością oglądają to nasze dzisiejsze wydarzenie i ci, którzy przeżywają męki uwolnienia w czyśćcu. Moi ukochani zmarli, dopomóżcie mi. W tych dniach obiecuję wam wiele modlitwy, ale was błagam, orędujcie za nami, bo wy znacie już tajemnicę drugiego brzegu. By nie być gołosłowny, modlę się teraz za dusze w czyśćcu cierpiące wraz z wami, mówiąc: wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ruszyliśmy niebo. Nie dajemy żadnej siesty czy przerwy obiadowej dla naszych świętych. Niech niebiosa wytężają się nad Piasecznym, nad jego duszpasterzami i wami. Drugi punkt. Parę o sobie słów, byście mnie bliżej rozumieli. Bo najgorsza w kontakcie ludzkim jest anonimowość. Ta cywilizacja jest cywilizacją anonimową. Jestem synem polskiego chłopa, robotnika, murarza, matki Polki, zakorzenionej w kulturze domu, mama, która wiecznie haftowała obrusy. Pochodzę z rodziny niesłanie katolickiej, wierzącej, pobożnej, o silnych tradycjach narodowych, patriotycznych. Od Makowa Potarańskiego. Ziemia niesłanie prawicowa, chadecka. Do 1951 roku na naszej ziemi było księstwo partyzanckie makowskie. 6 lat walczono z oddziałami. Pacyfikowano. Nieprawdopodobna siła ziemi. Z tej to ziemi pochodzi ksiądz Kazimierz Jancarz. Jeden z tych trzech filarów solidarnościowych, którzy prowadzili naród ku wolności. To jest mój rodak. Przybywam do was z darem wiary południa Polski, górali. Bo ziemia makowska, historycznie to są ziemie, to jest ziemia góralska, nosząca stroje i tradycje Podhala, południa Polski. To, co tu widzicie w przekazie wiary, to widzicie moją mamę, mojego tatę. Przynoszę wiarę domu rodzinnego, rodziców i społeczności. I przynoszę wiarę Kościoła, którą wlewano mi w formacji seminaryjnej, później kapłańskiej. Przychodzę do was dzielić się tym, co sam poznawałem, z czym się borykałem i zmagałem. Staję przed wami w takiej ogromnej prostocie. Bo Pan Bóg nieraz pokazał, jak człowiek jest mały w tym dążeniu do Niego. Chcę z wami dużo się modlić, stąd będę z wami dużo śpiewał, bo dom rodzinny do dzisiaj śpiewa godzinki, pieśni religijne. My oddychamy życiem Kościoła na każdy dzień. Przychodzę z potencjałem ogromnej modlitwy, grupy modlitewnej, którą prowadzę. 300 ludzi, pustelnia niepokalana. Jestem dyrektorem banku modlitewnego. 200 ludzi już do końca życia zadeklarowało jakąś modlitwę na rzecz banku. Kto jest udziałowcem banku, dzwoni do mnie, prosi o modlitwę, mówię: Krzysztofie, tego dnia wszystko jest twoje. Piaseczanie, mówię wam, dziś, jutro, we wtorek, w środę ten bank jest do waszej dyspozycji. Ludzie, którzy się modlą w grupie, modlą się za was, bo tu jest potrzebny potężny strumień łaski Boga. Chcę połączyć południe Małopolskę z Mazowszem.
i że jestem bardzo blisko Warszawy i chcę, aby było w Polsce dokonane dzieło intronizacji Chrystusa Króla. Niech to będzie taki milanówek Piłsudskiego, by hip i być w parlamencie i przekonać episkopat, aby oddać hołd i uczynić Chrystusa królem nad królami. W kapłaństwie wygościłem już bardzo wiele rekolekcji. Prowadzę tu pustelnię Niepokalaną w górach, gdzie mam rekolekcje dla dzieci i młodzieży. W tym roku miałem 300 dzieci z Ukrainy, z Polonii Polskiej, z różnych części Polski w 4 turnusach. Kocham tę pracę. Jak na 15-lecie pustelni napisałem książkę, obliczyłem, że 4,5 roku spędziłem dzień i noc z dziećmi na rekolekcjach, na wyjazdach w tej mojej pustelni. To oni są jakby siłą napędową tego mojego kapłaństwa. Bogu niech będą dzięki, że jeszcze w naszych dzieciach i w naszej młodzieży jest pierwiastek ogromny wiary, a to dokonuje się tego temu, dzięki temu, że mają cudownych rodziców i dziadków, którzy to pielęgnują i przekazują. Lubię śpiewać, czasami biorę gitarę, coś komponuję, jakąś melodię napiszę, nagrałem już 2 płyty z moim chórem młodzieżowym. Jestem samoukiem, ogromnym hobbystą. Specjaliści obrabiają tekst i ja rzucam im pewną koncepcję. Menadżeruje temu, a później ludzie są w stanie roznosić góry przy potędze swojej wiary. Tyle o mnie. Trzeci punkt. Parę słów o warsztacie rekolekcyjnym. O wiktuałach rekolekcyjnych, znakach, które mają się stać narzędziem. Pracując na uczelni, doceniałem bardzo ćwiczenia ze studentami. Teraz mi je zabrano, bo człowiek tam coś awansował. W związku z tym zabrano mi najżywszy element formacji człowieka. Dlatego tę formę ćwiczeń będę tu was próbował wprowadzać, byście zrozumieli, o co chodzi. Przybyłem do was z figurką Matki Bożej Fatimskiej. 2 lata wewnętrznie zmagałem się. Co będą gadali ludzie? Co będą mówili kapłani? Dużo mówią. Mówcie, co chcecie. Ja już jestem spokojny. Ona wie, co temu ludowi potrzeba. Dlatego zawsze je stawiam bardzo blisko, żebym czuł jakby dotyk płaszcza Maryi. Przez nią rozumie Maksymiliana, który tu zaczął na Mazowszu nawracać Polskę. Nieprawdopodobne dzieło. Zaczął od figurki na 20 hektarach pola, łajna, krówskie, grudze. Wszyscy wołali, chory, nawiedzony, pomylony. Z Krakowa go wyrzucili do Grodna, bo jest głupi, bo chciał gazetę wydawać. Myślenie historyczno-filozoficzne będę was próbował prowadzić, by zrozumieć dojście do tajemnicy Boga. Tu przy Matce Bożej postawiłem koszyczek pierwszy. Zadanie rekolekcyjne dla was. Ten trud rekolekcji ofiarujcie za jakąś duszę zmarłą, by za nią ofiarować odpust zupełny. Maria ma przywilej, o czym pisze siostra Faustyna w dzienniczku, że się udaje do czyśćca. Kiedy dusze ją widzą, one wołają: gwiazdo morza, ratuj. Przed każdym spotkaniem będę te kartki wyciągał i imiennie tych zmarłych będę przedstawiał. Metodycznie proszę, tylko będę czytał pierwsze imię czy nazwisko, bo wy wypisacie mi dziesiątki. Te rekolekcje trwałej proboszczu do świąt Bożego Narodzenia. Nie kombinować po polsku, bo ktoś napisze 15 kartek. A gdzie są inni? Od tego macie wypominki, a tu mamy modlitwę. Bierzemy jedną duszę. Przywiozę wam obraz ojca Pio, tu na ołtarzu stoi jego duży obraz z głową tu po mojej lewej ręce, zobaczcie. Już w seminarium się z nim zakochałem, masę książek czytałem o nim, ale nie przypuszczałem, że jego ścieżki skrzyżują się z moim kapłaństwem. 2 lata temu, kiedy tworzyłem grupę modlitewną, on się narzucił tak cudownie 2 razy w przestrzeń grupy, że mówię mu: Facio, maluję ci obraz, będę cię czcił, będę o tobie głosił, a ty mi ludowi pomagaj. Boś naobiecywał ludziom, że po śmierci będziesz skuteczniejszy, aniżeli za życia. I on się modlił, że dopiero bramy nieba przekroczy wtedy, kiedy jego ostatni czciciel przejdzie bramę nieba. Stąd też tam przy nim postawiłem 2 koszyk. Jest pusty, zapełniajcie mi. On dotyczy was. Dźwigasz jakiś krzyż, masz jakiś trud, jakąś radość. Bezimiennie, ojcze Pio, twój czciciel prosi, ratuj mnie, bo jestem alkoholikiem, ratuj moje małżeństwo, nie mam pracy, mam ciężkie egzaminy, nie mamy chleba, pomóż. Będę te kartki wyciągał i będę się modlił jego aktem szczelistym, którego was nauczę.
Moją przeszłość polecam Twojemu miłosierdziu, moją teraźniejszość Twojej miłości, moją przyszłość, Panie, Twojej opatrzności, o Panie, powierzam. Tam obok postawiłem jeszcze relikwiarz Ojca Świętego Jana Pawła II. Przedziwnie związany jestem z tą osobą przez Ruch Światło Życie od 1974 roku, kiedy wchodziłem w struktury ruchu oazowego, przez niego formowany, kształtowany. Gdyby nie on, masę idei w Kościele by padło. Zarżnęliby męcy tego świata, wprowadzeni w różnorakie wiry liberalizmu i masonerii i diabelstwa. To był opatrznościowy znak dla świata w darze papieża. Do tego będę nawiązywał. Ten relikwiarz możecie ucałować. Macie jakieś w domu choroby, krzyże. Można go na noc do siebie wziąć. Czy między mszami świętymi. Kierownikiem kursów tego relikwiarza czynię siostrę zakonną w zakrystii. Do niej podchodźcie. Tam jest kufarek. Ona będzie kierowała. Kto ma potrzebę. Nie bójcie się znaku wiary. Przywiozłem wam krzyż mój misyjny, znajomy góral w Alpach, w Tyrolu kazałem mu, zrobi pan taki krzyż, który mnie odpowiada, którego przez pana poznaje na mnie. To mi piernik zrobił, dwa ramiona pionowe, dwa poziome, pokrzywione, poharatany z każdej strony. Do niego dołożyłem pasyjkę i z tym krzyżem przyjeżdżam i błogosławię. Do dyspozycji wam daję kartki rekolekcyjne z pieśniami. Do domu ich nie bierzcie, zostawcie na ławkach. Sukcesywnie na każde nabożeństwo będziemy dokładali, by każdy mógł śpiewać. Proponuję te znaki, bo wiem, że nie do każdego z was trafię. Bo są różne rodzaje poznania, układy charakterologiczne, rodzaje talentów, ale psia zucha śpiewać możesz. Kartkę napisać możesz. Coś zawsze dla ciebie jest. No jeśli jesteś leniem śmierdzącym, to ani ci cepami nie przyłożę, cię nie otworzę. Musi być twoje chcenie. Stąd wołam do Ducha Świętego. Pomóż. Ale jeśli w tobie jest zero, to on nic nie pomoże, bo zero razy zero jest zero. Więc człowiek coś z siebie musi dać. Nie jestem cudotwórcą, żeby was uzdrawiać, chleb dawać, karmić wam. Staję przed wami w darze słowa i znaku. Stąd po czwarte chcę się z wami modlić. Przychodźcie mi na spotkania 20 minut wcześniej. Znajdźcie czas. To 4 dni wytrzymacie, a później pogadamy na koniec rekolekcji, czy Pan Bóg działał. Bo człowiek musi coś z siebie dać. Będę te kartki z koszyków wyciągał, omadlał. Szukam chętnych do modlitwy. Mam przygotowane zestawy na jutrzejsze modlitwy na mszę świętą. Stąd te msze święte będą trwały dłużej niż godzinę. Dziś tylko patrzę na zegarek, żebym wytrzymał układy między mszami, bo to są 2 godziny, tak ustawiliśmy, po 2 godziny. Z natury jestem cholerykiem, ale jeśli chodzi o modlitwę, ludzie, tu się nie ma gdzie spieszyć. Bo i tak przed śmiercią nikt z was nie ucieknie. Choćbyście byli Woroniczem, nie wiadomo jakim sprinterem. Stąd też, jeśli kto by chciał się ze mną modlić, do zakrystii się zgłasza, do księdza proboszcza, dostanie teksty. Im więcej was będzie chętnych przy ołtarzu, tu będzie mikrofon bezprzewodowy, będziemy tworzyli jedną wspólnotę modlitwy. Poprowadzę was szlakami modlitwy mojej grupy modlitewnej Pustelnia Niepokalanów. Dziś wieczorem, bo tego w planie nie ma, po uzgodnieniu z waszym księdzem proboszczem, o 8:30 nieobowiązkowe nabożeństwo uzdrawiania i uwalniania w cudzysłowie od krzyży nie do uniesienia. 1,5 godziny. Kościół wyciszony, wyciemniony. Mnie nie interesuje twoja twarz, mnie interesuje, byś tu był. Masz jakiś ogromny krzyż, jakieś trudy życia, bo każdy z was to dźwiga. Nie ma nikogo z nas, kto nie ma krzyża. Dziś jest człowiek tak ranny, chce was umodlić, nałożyć na was ręce, pobłogosławić. Jeśli Bóg uzna to za miłe, to jest w stanie was Bóg uzdrowić fizycznie i zelżyć w tym krzyżu nie do uniesienia. Przypominam, 8:30 kościół wyciemniony. Kto ma czas, niech przyjdzie, moi ukochani, na tę modlitwę. To tyle z wprowadzenia. Podzielę się moimi wczorajszymi radościami, bo o tym trzeba mówić. Doświadczyłem wczoraj 3 cuda u was. Pierwszy, jakżem zobaczył proboszcza, się do mnie uśmiechnął w drzwiach. Powiedziałem, Boże, tu można szaleć.
Drugi cud, mój Polduś Polones, zrobił wczoraj 350 km na gazie, a robi zawsze 260. To jest nienormalne, czy na Mazowszu inne powietrze. A trzeci, jak zobaczyłem styl waszej parafii, to co tu wczoraj się wieczór działo w domu parafialnym, te 9 grup neoka, te umnatu, te grupy łazowe przylatujące, te modlitwy, ludzie, to jest ten kierunek ratowania Kościoła. To są nowe przestrzenie, w którą wchodzicie. Wy wyprzedzacie tysiące polskich parafii o parę kilometrów. Jeśli Kościół Polski nie pójdzie w tym kierunku, to będzie dramat Holandii, Francji. Dlatego Bóg zapłać akcji katolickiej, wszystkim grupom, waszym ministrantom. Dlatego niech Bóg będzie w tym uwielbiony. I przechodzę do kazania. Żeby mnie w kazanie tytułuje dzisiaj. Trzy potwory i trzy torpedy. Przed 10 laty bym tego kazania nie wygłosił. Bo do pewnej rzeczy trzeba dorość. Jest to wypadkowa moich historycznych, religijnych, patriotycznych, społecznych przemyśleń. Możesz być na mnie zbuntowany. Możesz być na mnie dzisiaj po tym kazaniu okropnie zły. Nikogo nie chcę ranić ani dotknąć. Chcę pokazać próbę zrozumienia funkcjonowania Kościoła, którego kocham. Pokazać, że to, co się dzieje w Kościele przez rekolekcję, to jest cudowne w Polsce, że tak ma być. Polaryzacja, różnorodność form zakonnych, stowarzyszeń, działania, koncepcji Kościoła. Wszyscy wam mówią, że w Polsce jest Kościół rozdzielony, się kłóci. Nie kłóci się. To jest koncepcja tak jak w małżeństwie, o styl domu rodzinnego, o styl mieszkania, o kolor wymalowania. Że ktoś ma taką wizję, to nie jest kłótnia. Jawiący się prorocy, jeśli zyska słuchaczy, to kierunek jest żywy. Jeśli tylko jest filozofem i mówcą i tylko mu język puchnie, no to został poetą i jest sam. Dlatego w rozumieniu tego kazania dużo mi pomogła historia. Ono podprowadza was po to, by zrozumieć, po co dokonujemy dzieło intronizacji Chrystusa Króla jako Polski. Jest rok 1899, Watykan, papież Leon XIII, już staruszek, bo to jest ten papież, który ma najdłuższy pontyfikat po świętym Piotrze. Nas jest na trzecim miejscu, on ma najdłuższy. Skończył mszę świętą, jak drąg, przewrócił się przy ołtarzu i pechnął o ziemię. Kardynałowie przerażeni, wołają lekarza, lekarz latuje, nie ma tętna, no to dziadek umarł, problem. Ale ciało ciągłe ciepłe. Ku osłupieniu kardynałów po 20 minutach Leon XIII papież się podnosi. Rzeźki z energią i mówi do kardynałów. Byłem świadkiem i słyszałem rozmowę Chrystusa z Lucyperem. Przypominam państwu, Lucyper to jest szef diabłów. Bo dzisiaj mało kto mówi o rzeczach ostatecznych, o diabłach. No to nie modne, bo to drażni, bo to jest takie... Wykracza poza New Age, synkretyzm religijny, żeby nie, żeby była tolerancja, a to jest nietolerancyjne. I papież mówi, słyszałem tę rozmowę. I Lucyper mówi do Chrystusa, gdybym miał czas i władzę, to bym pokazał Twojemu Królestwu i ludziom, co potrafię. A Pan Jezus mówi, ja Ci daję władzę i daję Ci czas. 70 lat i rób, co chcesz. Przypominam, jest rok 1899, czyli 100 lat temu. Papież był tak przerażony, że po spotkaniu poszedł do swojego biura, napisał modlitwę do Michała Archanioła i nakazał w całym Kościele katolickim po każdej mszy świętej tę modlitwę odmawiać. Do Michała Archanioła o ratunek ludzi i Kościoła. Możecie ją znaleźć. Jeszcze po Watykanie sekundum kapłani odmawiali, a później diabeł zniknął, to i modlitwa zniknęła. Więc to normalnie się wycofało. I co nasz przyjaciel Lucyper robi, kiedy otrzymał władzę? Rodzi trzy potwory. Reaktywuje masonerię. Ona była już w uśpieniu, koniec XIX wieku. Jego cudowne narzędzie, liberalizm. To jest najcudowniejsze dziecko diabła, najmocniejsze do dzisiaj.
Ubiera ornaty, ubiera stuły, przebiera się w piękne słowa, w tolerancję, w humanitaryzm, charytatywną działalność. Jest nieprawdopodobnie ludzki, jest tak otwarty na człowieka. A przy okazji, gdzie się da, kamufluje przestrzeń Boga, wkładając wszystko do jednego worka i współczesny nie wie, czy tak, czy nie. Dziś jako kapłan rozumie, czemu w moim papieżu, w pacierzu, kiedy z mamą odmawiałem modlitwę, bo wtedy nakazał Kościół akt strzelisty, o Mario, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, gdy do Ciebie uciekamy i za masonami poleconymi Tobie. Ja nie wiedział, co to jest mason, nie? Co to mason? Smaruje kogoś, masuje, bo to... Dziś to rozumie, dziś to zanikło. Rodzi drugiego potwora, 1917 rok, komunizm. Cudowne kolejne dziady. To było proste dziecko diabła, to było najłatwiejsze. Matka Boża Fatimie przepowiada tego potwora i mówi, że na Kremlu stanie. I w 97, 10 lat temu, była na Kremlu, na Placu Czerwonym. Ten potwór zeżarł 120 milionów istot ludzkich i jeszcze w niektórych państwach na świecie jeszcze oddycha. I jawi się trzeci potwór, 1933, Mein Kampf, Hitler i nacjonalizm niemiecki. Do tego będę wracał w kazania, bo Rozalia Celakówna miała cudowne spotkanie i kardynał Chląd nie posłuchał, przed wojną nie zrobił intronizacji. Przyszła nieprawdopodobna kara na Europę i na Polskę. Ale jesteśmy dziećmi Bożymi. Pan Bóg, doświadczając nas, oczyszczając jak złoto w tyglu, nie zapomina i wyciąga do człowieka zawsze rękę. Jest tylko problem, czy my tą rękę zobaczymy i dotkniemy. I Bóg przygotowuje 3 torpedy w tym stuleciu. Przedziwne, one wychodzą z ziemi polskiej. Jedna wychodzi z Warszawy, tu od was, a 2 wychodzą z Krakowa. Z Warszawy przez kardynała Chlonda. W 1948 roku on ma wizję, gdzie Pan Bóg mówi, że przyjdą czasy, że Bóg odda władzę nad Kościołem i atrybuty w ręce Matki Bożej. Polska stanie na czele zjednoczenia maryjnego. Zachód, patrząc na nas z podziwem, ze zgnilizny się będzie podnosił. Polska nie zwycięży bronią, ale różańcem, modlitwą i postem. Ta torpeda jest odpalana jakby oddolnie przez nieprawdopodobny napęd wiary ludu. Przecież ta torpeda, kiedy mówię kazania o różańcu, pokazuje, jak rozwaliła komunizm. Ona jeszcze nie jest urzędowo odpalona, jest przygotowywana. Druga torpeda to Boże Miłosierdzie. Siostra Faustyna, Kraków. I ona, jest to pierwsza torpeda odpalona przez Kościół. 2002 rok, poświęcenie Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie i oddanie świata Bożemu Miłosierdziu. Istnieje. I chcę wam mówić przez tę rekolekcję o trzeciej torpedzie. Chrystus, Król Polski. To będę rozwijał. Ta torpeda potrzebuje czasu, potrzebuje walki i będziecie świadkami nieprawdopodobnego wycia diabła. Torpedę zjednoczenia pod sztandarami Maryi przez te 100 lat w Polsce prowadziło 4 ludzi. Zapalało ją. Pierwszy Maksymilian, szalenie z Niepokalanej. Niepokalanów, 1 000 000 rycerza wydawane miesięcznie przed wojną.